Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Kalifornia zmasakrowała piły łańcuchowe. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, firmy, horrory, no to jest, to była masakra pił łańcuchowych, no ale teraz by piły łańcuchowe zostały zmasakrowane, no gdzie? No w Kalifornii. Kalifornia, no to jest bardzo socjalistyczna, komunistyczna, postępowa, środowiskowa, zielona, nowoczesna, liberalna, droga jak jasna cholera, no ale tam jest przyjemnie, bo jak popatrzycie na Stany Zjednoczone, no to patrzycie to na prawo, to jest Atlantyk, tutaj był Anglia, od zachodu jest Pacyfik, od waszej lewej strony jest Pacyfik, czyli Kalifornia, no i tam nie ma zimy, w zasadzie pomarańcze rosną, figi, winogrona, wina teraz robią sporo, San Francisco, Los Angeles, no Los Angeles to zaczęło się dlatego, że producenci filmów, no szczególnie to Izraelici, no jeszcze nie było wtedy Izraela, no ale ludzie, których dzieci wylądowały w Izraelu, wyjeżdżali tam w latach 1900 do Kalifornii, no bo z Nowego Jorku, ze wschodniego wybrzeża, no bo klimat był przyjemny. No klimat był przyjemny, no i Kalifornia ściąga wszystkich, no ale jest bardzo postępowa. Ostatnim takim republikańskim gubernatorem, no to był Reagan, czyli gubernator, zanim został prezydentem w latach 1980. A teraz od 30 lat to jest po prostu jeden wielki socjalizm. No czym to jest pompowane? No pompowane jest socjalistami z Meksyku. Tam przyjeżdżają ci Meksykanie, biedni, roboty nie ma w Meksyku. W Meksyku są różne kartele bandyckie, także w Ameryka jest dla nich rajem. No ale głosują za lewactwem, głosują za rozdawnictwem, no nie zdałem sobie sprawy, że te rozdawnictwo, no to są również podatki, tam benzyna w większości stanów w Ameryce to jest 3-3,5 dolara, w Kalifornii jest 4-4,5 dolara, także sporo więcej. Benzyna przed Bidenem, no to była 2 dolary, teraz jest benzyna za Bidena 3 dolary, no ale benzyna jest droga, tak? Ale benzyny ma nie mieć, ma nie być, także w Kalifornii politycy zdecydowali, zagłosowali zamiast swoich wyborców, powiedzieli, że w 2035 roku nie będzie już samochodów spalinowych. No to wszyscy tam się troszeczkę zdenerwowali, no ale mówią, jak wybraliśmy tych ludzi, no to znaczy, że chcą dla nas dobrze. No ale teraz poszli już za ciosem, no i doszli do wniosku, że jak nie ma benzyny, nie ma samochodów benzynowych, no to muszą być, to jest jeszcze sporo do zlikwidowania. No i teraz się zaczęło. Zaczynają likwidować piły spalinowe, najróżniejsze kosiarki, najróżniejsze zgryzarki, cokolwiek ma trochę benzyny nalanej i śmierdzi, no to ma być zlikwidowane. Kiedy ma być zlikwidowane? No do 2024 roku, no albo wtedy, kiedy Rada Stanowa zdecyduje, kiedy jest to wykonalne. No, wiadomo, że z komunistami to jest tak, czy jest wykonalne, czy nie jest wykonalne. Przepraszam, to będzie wykonane. No w Gavin Newsom, gdzie w zasadzie chcieli go odwołać, no ale komuniści zrobili swoją dobrą robotę, propagandę sukcesu, no i Gavin Newsom został i pierwsze co zrobił, no to zabronił, za 2-3 lata nie będzie już kosiarek. No wiadomo, każdy normalnie się zastanowi, co się będzie działo z tym brakiem kosiarek i każdy normalny rozumie. Każdy normalny rozumie, że na razie nie ma takiego rynku. No jest sporo tego sprzętu na baterie, no ale kupują ludzie, którzy mają jakieś małą działkę i są w stanie zapłacić 2-3 razy więcej pieniędzy za to, żeby mieć to zero emisji, zero spalania, bo to dużo potrzebuje. To, żeby jednak to trzeba naładować, to trzeba mieć parę baterii, jeżeli to się
co się długo używa, no to nie jest dla użytkowania przemysłowego, nie jest to dla użytkowania zarobkowego. Także nawet jeżeli pieniędzy jest od groma i ciut, no to nie jest to tak łatwo, żeby to załadować wszędzie, gdzie się da, no szczególnie na wsi, tak, szczególnie na wsi. No i nie ma na to rynku, nie ma, czyli prawo popytu i podaży, no i nie ma produkcji. Nie? Sacramento, czyli stolica Kalifornii, zdecyduje po prostu jako rząd, no i czy na dobre, czy niedobre, zabroni tego starego, no i nie będzie. Problem rozwiązany, tak, jest zabronione. No tyle tylko, że zabronienie tych małych silniczków spalinowych, które są poza, używane poza drogami, autostradami i tak dalej, no to przyniesie parę nieprzewidywalnych konsekwencji. No nieprzewidywalnych jak zwykle dla idiotów, naiwnych idiotów socjalizmu, ale dla każdych normalnych ludzi, no to jest widoczne jak na ręku. No przede wszystkim co się stanie, no to ludzie zamiast zmieniać te kosiarki, te najróżniejsze zgryzarki i inne małe urządzenia spalinowe, no to będą używali w nieskończoność te stare, no bo jak te prawo działa, że nie będzie sprzedawania nowych, no nie jest to, że jest konfiskata, tylko że nie będzie sprzedawania nowych, czyli ludzie będą reperować, no ale a do tego, że połowa ludzi w Kalifornii mieszka, czy ma połączenia z Meksyku, no to będzie nielegalne, nie będzie nielegalne importowanie, czy szmuglowanie, tak jak było w Polsce. W Polsce, jak były Niemcy Wschodnie, to z jakiegoś powodu bardzo popularne w Niemczech Wschodnich były polskie grzejniki. No nie wiem, dlaczego one były popularne, może dlatego, że były tanie, albo może dlatego, że były drogie, no bo nie chcieli, żeby Niemcy podłączali się, dogrzewali swojego mieszkania grzejnikami elektrycznymi, bo mieli palić węgiel. No w Niemczech Wschodnich, no to jednak te zimą to była makabra, tak jak i dzisiaj w Chinach. Beijing, no to jest w sumie bardzo śniegowe i bardzo lodowate miasto, także jak tam się zaczyna zima, to tam jest jeden wielki smog. No i w Niemczech było to samo. No i Polacy szmuglowali, Niemcy kupowali. No i teraz będzie to samo. W Tichuanie czy w Reno będą sprzedawane silniki, przypuszczalnie będą sprzedawane 20 metrów zaraz za granicą, także to no takie są konsekwencje, tak? Jeżeli kretyn biurokrata coś wymyśli, no to obywatel zaraz wymyśli coś dwa razy lepszego, no ale tak decydują, tak głosowali na tych demokratów i tak jest. No demokraci jak zwykle rozrzucają pieniądze, mówią nie ma problemu, będzie subsydiowanie, 30 milionów damy na subsydiowanie, na to, żeby zredukować koszty tego kupowania, no ale to znowu sprzęt będzie kosztował dwa razy więcej, no to trzeba wziąć te pieniądze z podatków od kogoś, no i tak jak ten kretyn Biden i cała reszta tłumaczyła, że plan tego rozdawnictwa 3,5 tryliona dolarów będzie kosztował zero. Czarownica Pelosi, no to właśnie ona podkreślała, to będzie kosztowało $0. Wydamy 3,5 tryliona, będzie kosztowało $0. I w Kalifornii jest to samo. Będzie to kosztowało 30 milionów, ale to będzie nic nie kosztowało. No kretyni. Ja nie wiem, do kogo oni mówią, kiedy do kogo oni myślą, że mówią, jeżeli mówią takie bzdury. W każdym razie nie pokryje te 30 milionów dolarów, no to nie pokryje tej różnicy w cenie pomiędzy spalinowym silnikiem a sprzętem, który jest elektryczny. Przede wszystkim kosztuje dużo więcej, baterie się niższą, żywotność jest dużo niższa, także zero emisji w kosiarka to kosztuje dwa razy więcej. Od razu dwa razy więcej, na popatrzeć jak długo wytrzyma, no to 3-4 razy więcej. Kto będzie najbardziej poszkodowany? No najbardziej poszkodowany, no to będzie około 50
tysięcy takich małych przedsiębiorstw, takich ogrodników, no bo bardzo często ci podróżujący ogrodnicy, po angielsku no to się mówi landscaping, czyli dbają o tą trawę, no to 50 tysięcy, no to większość z nich to są Latynosi, to są hiszpańskojęzyczni, bardzo często obywatele Meksyku, ale i amerykańscy. Są to firmy rodzinne, no i oni dostaną w tyłek. Także nic dziwnego, że w Izbie Reprezentantów w Kalifornii jeden na pięciu głosował, powstrzymał się od głosu albo głosował przeciwko, a w Izbie Senatu no to jeden na trzech nie głosował albo głosował przeciwko. Także ci normalni ludzie, normalni pracujący ludzie, Kalifornijczycy, rozumieją, co się dzieje, a cała reszta nie. Cała reszta po prostu pchana na siłę. No nie przeczyta się tego w gazetach, nie usłyszy się tego w telewizji, ale większość tych reprezentantów i senatorów, którzy reprezentują te dzielnice, te miasta, te miejsca klasy pracującej, zaczynają się martwić i widzą, że te wszystkie dyrektywy, ta polityka środowiskowa, no to podwyższa dramatycznie koszty życia, no szczególnie dla mniejszości kolorowych, dla mniejszości językowych. W zeszłym roku jeden z tych senatorów, no to opierdzielił te grupy środowiskowe, dlatego że pchają te najróżniejsze rozkazy rządowe w kierunku ograniczenia. No wszystko zawsze się kończy forsą. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i wszystkie te środowiskowe koszty, no to wyniszcza szczególnie biednych czarnych i brązowych latynosów. Oni po prostu mają mało pieniędzy, a teraz będą mieli jeszcze mniej pieniędzy. Szczególnie, że benzyna jest droga, to teraz nie będzie tej benzyny, to kosiarki będą i piły spalinowe. Arystokracja komunistyczna, czy ona się przejmuje? No nigdy się nie przejmowała. W Polsce arystokracja komunistyczna wiedziała, mieszkając w willach, pijąc szampana czy koniak gruziński i zagryzając pomarańczami z Kuby, no to arystokracja komunistyczna w Polsce lepiej wiedziała niż robotnicy i chłopi. No ale tam ich nie wybierali. W Kalifornii jednak debile, naiwni demokraci ich wybierają, a demokraci ich po prostu rolują jak tylko chcą. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. No, jak widzicie, w Kalifornii pełno jest nienormalnych. Z jakiegoś względu oni zawsze się wybiją i są wybierani do żłoba. No i później takie numery robią, tak? Kosiarki spalinowe, piły łańcuchowe, wszystko będzie zabronione. Nie jest dobrze, no ale czego się po nich spodziewać? Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, szczególnie dla tych żyjących w Kalifornii. No nie wiem, czy klaszczecie, jeżeli macie forsę, no to na pewno klaszczecie i mówicie, że to wspaniała rzecz, no ale jeżeli byście byli w butach Latynosa, który jedynym biznesem jest kosiarka i on tam kosi nawet za gotówkę parę tych trawników dziennie, no to chyba będzie inaczej niż jako bogacze. No jeżeli jesteście biedni i kościcie, no to jest nadzieja, że zrozumieliście, że już nie ma co głosować na socjalizm, bo socjalizm was wyroluje. Zdrowia dla normalnych.